Są takie rzeczy, których wypowiedzenie na głos leczy Ciebie i leczy innych, bo jesteście w tej podróży razem. I przynosi właśnie taką, jak to mówi Filip, kawałek ulgi. Bo dla mnie taki moment, gdzie ja widzę drugiego człowieka po drugiej stronie, gdzie po prostu siedzimy w tej prawdzie i każdy opowiada, jak jest, i dzieli się tym. I po prostu człowiek nie tylko czuje się wsparty, ale też czuje, że on nie jest jedyny, że nie tylko ja tak mam. Ja potrzebowałam przejść ogromną ścieżkę. Ja byłam w momencie, w którym w gimnazjum nie jadłam kanapki na korytarzu, tylko chowałam się w toalecie, bo się bałam, że ktoś. Mnie Wyśmieje. Wchodziłam do szatni, ja tam po prostu wielki napis z przezwiskiem i moim nazwiskiem, który widziała cała szkoła. I po prostu jakby te sytuacje zapisały we mnie i wpłynęły na to, że ten strach przed byciem wyśmianą czy no mnóstwo innych sytuacji, że każdy z nas ma jakąś swoją historię. Cześć, nazywam się Kamila Surma i w tym podcaście zapraszam Cię do świata, w którym głęboko i otwarcie rozmawiamy o pracy z ciałem, układem nerwowym, rozbudzaniu kobiecej wewnętrznej mocy, intuicji, sensualności oraz budowaniu wielkich biznesów w lekkości. Wszystko po to, abyś mogła kreować swoje życie, wiedząc i czując, że jesteś fucking unstoppable. Cześć, kochani, witam was w kolejnym odcinku podcastu Fucking Unstoppable. Dzisiaj ze mną jest wspaniała kobieta, gościni, Ewelina Stępnicka. Cudownie Cię gościć, kochana. Cudownie być to z Tobą. I Dziękuję za zaproszenie. No, jestem na maksa, na maksa podekscytowana. Dla tych z Was, którzy nie znają Eweliny, Ewelina jest taką, tak jak Ty o sobie mówisz, nie, taką przypominajką, żeby stawiać się do życia. Ale też jest takie zdanie, które ja pamiętam gdzieś chyba na początku, w ogóle tak jak cię poznałam kilka lat temu, to właśnie to przypomnienie, że jesteśmy cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. I myślę, że to jest takie w ogóle bardzo mocne zdanie, które ze mną bardzo mocno zarezonowało i też myślę, że tutaj właśnie dla naszej społeczności, która no też jest bardzo świadoma i wszyscy, czy większość z nas gdzieś w jakiś sposób pracuje nad sobą, tak to nazwijmy, no to też jest taki moment, żeby wiedzieć. Z jakiego miejsca to robimy, I, i, i to jest takie zdanie, które tak mi daje takie duże poczucie ulgi. Więc dzisiaj będziemy sobie rozmawiać na pewno o stawianiu się do życia, o swojej mocy, więc jestem pewna, że ten odcinek będzie dla Was takim wsparciem, bez względu na to, czy jesteście w trudniejszym momencie swojego życia, czy zaraz przed jakimś przełomem, to wiem, że będzie tutaj mnóstwo mnóstwo inspiracji, także raz jeszcze. Stawiamy się. Stawiamy się. No dobrze, to żeby tutaj trochę tradycji stało się zadość. Podcast nazywa się Fucking Unstoppable. Jest za tym zarówno moja historia, jak i historia wielu kobiet, z którymi pracuję, czyli taki moment często wiążący się właśnie z takim. Jakimś wyzwaniem, z czymś, co no po prostu sprawiło, że jesteśmy na tych kolanach i że ciężko jest nam zobaczyć gdzieś to światło i to, że będzie lepiej, ale i w nas jest po prostu mnóstwo emocji, mnóstwo się dzieje, ale jednak często są to te momenty, w których ja nazywam właśnie, że mm, budzimy się wtedy do tej swojej mocy, że, że jest ta z nami ta mantra. I am fucking non -stop", bo Jestem ciekawa, jaki był taki moment, zakładam, że pewnie było ich wiele, ale taki moment, który być może jest żywy na ten moment, że chciałabyś się nim podzielić który tobie dał taką perspektywę właśnie tego stawiania się do życia, który był dla ciebie przełomowy, który rozbudził jakiś kolejny wymiar mocy. Co to za historia? Tak, jak powiedziałeś, tych historii było wiele, i takie trzy główne znowu to. Życie też potrzebuje, przynajmniej ja potrzebuję, przypomnienia od życia czasami, bo ja wejdę na te dobre tory, ale jeszcze, jeszcze często skręcam, skręcam na te stare drogi neuronowe mojego mózgu. I pierwszym takim momentem, a rozmawiałyśmy niedawno o Austin, Texas, zanim się tutaj połączyłyśmy, to był taki moment, kiedy ja się pochorowałam i dzięki takim przyjacielowi wyl wylądowałam w takim ośrodku w Teksasie które wtedy wydawało mi się bardzo dziwne. Dziś to już jest trochę takie normalne. Tam się medytowało, afirmowało, jadło zdrowo, spacerowało, oddychało. Wszystko to, co dziś tak. robimy, ale wtedy dla mnie, ja wtedy studiowałam psychologię, mieszkałam w Nowym Jorku i dla mnie to była jakaś w ogóle no, no, sekta. No po prostu co oni wyprawiają. Spędziłam tam trzy tygodnie i to naprawdę, naprawdę bardzo odmieniło moje życie. Ja się pierwszy raz zatrzymałam, bo to tak, tak jak powiedziałaś, kochana, że zazwyczaj w naszym życiu coś się musi wydarzyć, co nas zatrzyma. I czasami ja często opowiadam tak, że czasami to jest taki szept, mm -hmm. który podróżuje z nami i mówi: nie tędy, nie tą drogą, ja chcę inaczej, a nie idź tam, to nie moje. Ale przez to, że życie jest wymagające, a struktury są silne. A potrzeba przynależności bardzo w nas głęboka, no to my często tego szeptu nie słuchamy, on jest trochę za cichy, przynajmniej te nasze pokolenia, bo teraz myślę, będzie trochę inaczej mm -hmm. i cudnie. A no to czasami jest taka, wiesz, taka cegłóweczka w głowie, jakaś drobna choroba, jakieś rozstanie, jakaś aferka w pracy, może zwolnienie, i znowu czasami my się zatrzymamy, i wtedy to jest taki moment, gdzie mówisz, Kurczę, chyba to życie moje nie do końca jest moje. Chyba ja nie idę do końca tą drogą. Chyba to nie do końca moje wartości, moje marzenia, moje pragnienia, moja prawdziwa natura. Ale znowu, życie jest wymagające i często nas pochłania. Mm -hmm. Ta cegłówka czasami jest za Ja akurat jestem taką osobą, dla której cegłówka to jest <sum> całe nic. Ja ją czasami ledwo czuję. Nie? Ja dostanę w łeb cegłówką, otrzepię się, wstaję i dalej na wagary. Więc ja potrzebuję ściany. I ja tych ścian trochę dostałam w głowę. Więc pierwsza ściana to była ta choroba, ale to też był moment takiego wycieńczenia we mnie, które mnie zatrzymało. I tym dla mnie takim ważnym momentem to jest ten moment zatrzymania. I później, ja dwa lata później, i to zaczęło, ja od tego zaczęłam kręcić swoje. Filmy, zaczęłam jeść inaczej, zaczęłam funkcjonować inaczej, uczyłam się myśleć inaczej, po prostu wybrałam się w tą podróż, ale jeszcze bardzo te moje stare nawyki, przekonania i traumy, one bardzo mnie zawracały. I miałam wypadek i ten wypadek był dla mnie takim, takim bardzo ważnym momentem, nic mi się nie stało, a powinno mi się stać mhm. wiele. W ogóle pewnie powinno mnie tu raczej nie być. Ja miałam taki, taki moment, wiesz, że wstaję rano po tym wypadku i często tak mamy po wypadkach, że to wszystko mi w głowie tak latało. Ja nie mhm. mogłam uciec od siebie, bo leżałam i byłam cała obolała, miałam pęknięte żebra, więc tak utknęłam znowu mhm. i nie mogłam uciec od siebie. I tak leżąc widziałam te wszystkie obrazy, widziałam, widziałam, co się mogło wydarzyć, czy mogłam zginąć, kogoś zabić, być sparaliżowana. I to tak leciało, leciało i nagle taka przyszła do mnie świadomość, że nic z tego się nie wydarzyło, że mhm. ja leżę że ja jestem, bo to mnie wzrusza do dziś, wiesz, to było 12 mhm. lat temu, że wszystko ze mną jest okej. Okay. Leżę wiesz, w Nowym Jorku niby, ale w odrapanym pokoju, ja nieważne gdzie byłam, to u mnie to się piwnicą nazywa, to ja i tak ciągnęłam te traumy ze sobą. nie ja mogłam być wiesz, w pałacu mhm. z brylantami, ja byłam w Nowym Jorku, miałam papiery, studiowałam psychologię, mówiłam dość dobrze po angielsku, ale w moim sercu i w mojej głowie i w moim, moim ciele jeszcze utkanym z tych traum, ja po prostu dalej byłam w piwnicy. I leżę w tym odrapanym pokoju, po prostu taka cała poobijana. I pierwszy raz mam wdzięczność za to, że jestem. Mm. Że w ogóle jestem, że istnieję. I też zdaję sobie sprawę w tym momencie, że ja w ogóle nie chciałam tu być. Wierzę, że każdy dzień dla mnie to było po prostu takim przetrwaniem. Aby dotrwać do końca dnia, do końca tygodnia, do końca miesiąca, do końca studiów, do końca wypłaty. I że ja tak naprawdę byłam w trochę w takiej poczekalni życia, że ja... Nie chciałam z tego życia, chciałam odejść, ale nie miałam odwagi mm -hmm. i nie miałam odwagi się stawić i coś z tym zrobić. Po prostu tak byłam, wiesz, mm -hmm. w tej poczekalni i ten moment, kiedy ja poczułam tą wdzięczność, to był pierwszy moment, kiedy ja tak zachciałam być tutaj. Ale ja chciałam być w tym uczuciu tej wdzięczności, tym takim, że wiesz, wszystko mi tam pasowało. Nieważne, że nie mam oszczędności znowu, że mam pęknięte żebra, że nie będę mogła iść do pracy, że skuter cały poobijany, po prostu... Jestem, jestem i istnieję. No ale, jak, ale ja tak się nie czułam mm -hmm. przez te lata mojego życia, więc po prostu patrzę w sufit i mówię, Boże, nie pozwól mi tego zapomnieć. Jak mm -hmm. ja mam tak się czuć każdego dnia. I przychodzą do mnie słowa wtedy: Wyrzuć kłamstwo ze swojego życia. A ja mówię do tego sufitu, ja nie kłamię. A Sufit do mnie mówi: czekaj, pokażę ci. I na tym suficie, kochana, jak po prostu na PowerPocie ja. Ja widzę nie takie kłamstwa, wiesz, że mówię ci, że mam 30 lat, a mam 40, tylko te momenty, kiedy ja nie jestem w zgodzie ze sobą, kiedy mm -hmm. ja idę pod prąd, kiedy ja krzywdzę siebie, kiedy ja nie słucham siebie, kiedy ja robię rzeczy nie z tej intencji, co trzeba, kiedy ja po prostu nie jestem w zgodzie ze swoją prawdziwą naturą. I ja tak patrzę na to, i nagle patrzę całe moje okay. życie jest nie w zgodzie z moją prawdziwą naturą. Jeszcze nawet nie wiem, co to znaczy, ale już czuję, mm -hmm. że po prostu ja nie jestem w domu. I Wiesz, i tak patrzę do tego Zufi, to mówię, o, o ciebie się przyklina, czy nie? Tak. I mówię, kurwa, to mi zajmie całe życie. A Zufi do mnie mówi, żebyś wiedziała. I stąd, i tu przyszły te słowa, to stawisz się do życia, czy nie? I ja wtedy wiedziałam, bo ja już byłam wtedy, wiesz, już medytowałam, afirmowałam, już naprawdę chciałam zmienić swoje życie, ale tego dnia zdałam sobie sprawę z tego, że ja tej zmiany na poduszce nie wymedytuję. Mm -hmm. Że jak tak. ja nie ruszę dupy i nie stawię się, ale tak naprawdę, wiesz, namacalnie, nie wyjdę z relacji, w której jestem nie z tej intencji, co trzeba. Nie zacznę tworzyć z właściwej intencji. Nie zmienię pracy, nie wyprowadzę się z miejsca, w którym nie chcę być. Nie zacznę jeść inaczej, dbać o finanse inaczej. Po prostu całe mm -hmm. życie było do przeróbki. Nie zacznę pokazywać siebie w prawdzie. Jak jestem wkurzona, to jestem wkurzona. Jak jestem smutna, to jestem smutna. Jak jestem szczęśliwa, to jestem szczęśliwa. Ale nie zawsze jestem silna i szczęśliwa i uśmiechnięta. Jest mnie całe spektrum. To ja po prostu nie zmienię tego życia. To ja je mogę zmienić, wiesz, na internecie, ale nie wprawdzie. I to mnie przytłoczyło. Ja mówię, Boże, ja nie dam rady, ja nie mam sił. Znowu jakbym tak, wiesz, cofała się na tą kanapę. I wtedy przyszły te słowa. I ja do dziś powiem ci, nie wiem, czy te słowa są moje. Ja szukałam i po polsku, i po angielsku tych słów, bo myślę, że nic tak pięknego by do mnie nie przyszło. Ale wtedy przyszły te słowa, dasz radę, jesteś cudem do odkrycia, nie problemem mm. do naprawienia. Dasz radę, tylko się staw. Mm. I tak wiesz, 12 lat się stawię, krok po kroku, <grym> trzy kroki do przodu, <grym> siedem do tyłu. Staję, padam, staję, padam. Ale wiesz, ja dopiero niedawno zdałam sobie sprawę, mówiąc twoją nomenklaturą, że ja tyle miałam tych potyczek, ja tak myślałam, że to będzie taka droga po prostu. Myślałaś, tak? tak? Już tu zacznę, teraz będzie tylko. atakowanie. Ale jak dziś jestem w takim momencie swojego życia, że jestem zmęczona, wiesz, mm -hmm. że jestem w dobrym miejscu mojego życia, ale jestem, jestem naprawdę zmęczona. Czy mm. ktoś się mnie pyta, jak się czuję, że w linii patrzysz, w lustro, fa, ja wycięczona, mm. szczęśliwa, ale zmęczona. Ale też taka dumna, z taką pokorą dumna, mm. że co się by nie działo, i co się jeszcze nie wydarzy to I am fucking unstoppable, mówiąc twoją, tak. Twoimi słowami. Yes. No. Pięknie. I, I to, co powiedziałaś, myślę, że to też daje takie poczucie ulgi, bo czasem my to traktujemy jako jakąś metę. Tak. Dobra, to, to widzę, że nie jestem w tym miejscu, w którym, w którym chcę być, czy to będzie relacja, praca, finanse, czy po prostu wszystko na raz. I jest takie, dobra, to ja się jakoś stawię do tego i, i przejdę przez ten proces i tam jest jakaś meta. A tak naprawdę to, co powiedziałaś, że to, może to zajmie całe życie, no i często to jest właśnie o, o tej takiej mocy, którą my odnajdujemy, nie po to, żeby te trudne rzeczy się nie działy, bo tego jest jakby z jednej strony tyle tych różnych łatek, to co jest nasze. Ja, jak ja sobie myślę o swojej drodze już mi się wydaje, że ja się śmieję, coś przepracowałam, yep. to ja już to wyrzuciłam ze słownika, że ja coś przepracowałam, bo jest takie... Jeb, później dostajesz rok później. Aha, okej, okay, dobra, to jesteśmy. Wiadomo, że to wchodzimy głębiej, ale, ale to też były wszystkie takie momenty, w których ja potrzebowałam zobaczyć, gdzie ja narzucałam sobie presję tego, że ja już muszę to przepracować i, i być perfekt i mieć to po prostu dan, odczekowane. Ale tak naprawdę, no właśnie nie o tym jest życie, nie? Bo no czasem są momenty, w których zostaniemy po prostu w policzek od życia, leżymy na tych kolanach i. Już znajdziesz tą energię, podnosisz się i wstajesz, i dostajesz drugi raz, i dostajesz trzeci raz, i dostajesz czwarty raz. Nie. I masz takich kurwa, kiedy to nie skończy. Tak. tak. A ludzie mówi, nigdy taka planeta. U mnie też nazywa planeta Ziemia. Hello, dokładnie, welcome. Dokładnie. I, i, I właśnie jestem ciekawa też, no bo pracujesz też z innymi i, i sama masz bardzo dużo doświadczenia, też jak siebie przeprowadzałaś przez takie momenty. Co w takich momentach też tobie pomaga i, i też pomaga innym, kiedy pracują z tobą, kiedy po prostu to życie nas na te kolana cały czas sprowadza i w jakiś sposób, nie wiem, czy testuje, czy zaprasza do czegoś nowego, ale i, i, i wtedy to wdrożenie tego, że I am fucking unstoppable, czy stawiam się do życia, wydaje się czasem wręcz bardzo mało osiągalne mhm. albo wręcz niemożliwe. Mhm. Um. Dobre pytanie. I w ogóle bardzo, bardzo rezonuje ze mną wszystko to, co powiedziałaś. I właśnie to był dla mnie taki kolejny moment przełomowy. Tak jak powiedziałam, mm -hmm. takie trzy główne momenty przełomowe. Pierwsza była choroba, druga była wypadek, a później to było pięć, już będzie sześć lat temu. I to był taki moment, wiesz, jak ja, jak ja wstałam z tego wypadku, ja naprawdę zaczęłam się stawiać. Ja naprawdę zaczęłam się stawiać i na poziomie ciała, i umysłu, i ducha. I po prostu, i naprawdę bardzo dużo w swoim życiu zmieniłam. I był taki moment, że ja już tak dużo zmieniłam, że to to działało i weszłam na tą falę przerabiania, i mówię, Boże, ile ja już przerobiłam, w ogóle to działa, oni mieli rację. I wylądowałam w Portugalii, wtedy mieszkałam, i mieszkałam w ogóle w przyczepie. I wiesz, byłam z partnerem i po prostu biegaliśmy po plaży, medytacja, filmacji, pisa pisanie w pamiętniku, kręcenie filmów. Robienie tego, co kochasz, no, no, no co by mogło się jeszcze w ogóle wydarzyć? Mm -hmm. nie? No, no po prostu mieli <laughs> rację, działa. Jestem, w ogóle jestem przebudzona, przerobiona, <laughs> odkryta już kompletnie. Agary. <laughs> Oświecona wszystko. <laughs> I gong między oczy. Babum, planeta Ziemia. I mi się tam wszystko posypało. I ja, I ja w ogóle, ja naprawdę szczerze myślałam, wiesz, jak ktoś wtedy na mnie trafił, miał trudny moment swojego życia, to po prostu nie tak nie lubię mówić. ja pierdzielę, jakaś rusałka biega w ogóle, wiesz, po, po, po plaży, filmy na mandalce kręci i myśli sobie po prostu, co ona o życiu wie. Nie? I ja naprawdę myślałam, że to już tak zostanie. I ten moment, kiedy to się rozsypało i, i rozsypała mi się relacja, moja mama odeszła i, i zdrowie mi się posypało. I, I znowu, ja znowu wylądowałam na tej ziemi. I to był taki moment, gdzie ja myślałam, że znowu, ja, ja wtedy, bo zazwyczaj jak to się dzieje, to wtedy no musimy, musimy się na kogoś zezłościć i kogoś obwinić, chyba że naprawdę jesteśmy w świadomości. I ja wtedy, nie wiem jaki ty ma, masz mechanizm albo miałaś, ale ja bardziej jadę po sobie niż po kimkolwiek innym. Mm -hmm. I to jest, ja to wyniosłam z domu, jak mm -hmm. ja coś zrobiłam nie tak, ja jestem z takiej ostrej patologii, u mnie to się na live'ach, my na to nazywamy patolka, a żeby trochę ładniej było to patologii, <noise> <noise> więc ja jestem z takiej patologii i jak ja wiesz, w domu coś zrobiłam nie tak, to ja dostawałam skopa, skopa, ja byłam mm. opluwana, ja byłam duszona, to były takie sytuacje mm. i ja nie wiedząc jak, nie wiedząc kiedy przejęłam to i po prostu jak ja zrobiłam coś nie tak, to ja waliłam w, w siebie skopa, mm. nie fizycznie, ale w każdy inny sposób. U mnie to się nazywa baseballem. Po prostu ja jechałam po sobie tak, że powiem ci, ci co mnie kopali, to by się mogli uczyć. Nie? Ja naprawdę byłam <śm> profesorem baseballowania. Doktorat tam miałam. I ja tak po sobie jechałam, za każde przewinienie, wiesz. Ja też nie miałam takiej wyrozumiałości, bo ja jeszcze wtedy żyłam w takim świecie, w którym wielu z nas w tym rozwoju jeszcze do niedawna żyło, że albo coś masz przerobione, albo nie. <śm> albo już to wiesz, albo nie. I za każdym razem, kiedy coś wiesz, a nagle upadasz, to był taki zgrzyt i ciężko było nam się znaleźć tak po środku, że hej, ja wiem, ale wciąż upadam i to jest okej. Okay. Tylko tak. było: o nie, to ja jednak nie wiem, to uh -huh. jednak nie przerobiłaś, to jednak nie zrobiłaś, to jednak nie ogarnęłaś, jak mogłaś? Ile razy jeszcze? Tyle lat już, tyle lat terapii, tyle książek, tyle kursów, innym pomagasz, jak możesz upaść, nie masz prawa, i ja wpadłam w tą pułapkę. Mm. I ja wpadałam w nią wiele razy i próbowałam się wyciągnąć, ale nie do końca mi to wychodziło. I tam ja upadłam tak mocno, to wszystko mnie tak poturbowało. I ja byłam zła na siebie, ale też byłam taka trochę rozczarowana tym, tym życiem, tym Bogiem, tym wszechświatem I mówię: To nie tak miało być. Przecież odrabiam wszystkie lekcje z tej kartki, wiesz, z tego sufitu stawiam z tą pilną się. Uczyńcą. Tak, to, Tak, to, to, to nie tak miało być. I, i, I wtedy w ogóle jedna z moich przyjaciółek poroniła, druga moja dobra znajoma zachorowała na raka, i my wszystkie byśmy w tej podróży, i nagle, wiesz, to wszystko się tak powaliło i on wie, to nie tak miało być. I ja pamiętam, poszłam wtedy na ocean, taka wiesz, sfrustrowana, mówię do tego życia, do tego Boga, I mówię, jak mogłeś mi to zrobić, Ząk, wyzywam, wiesz, ja przeklinam patologii. Yy, I i wszechświat do mnie, wiesz, tak, i tak znowu przychodzi do mnie taka odpowiedź, to, tutaj to nie tak. Rościsz, kochanie, rościsz. A dopóki rościsz, to nie ufasz. A dopóki rościsz i wymagasz i targujesz się, to nie jesteś w tym procesie taki, jaki on jest i będziesz zawsze cierpieć. Bo tutaj nie jest tak, że już tu nic nie jest gwarantowane, tak jak ty byś chciała. Bo ja mówię, ale to już ostatni raz, jakby jak ja już wstanę z tej podłogi, to już nigdy nie padnę. A Sylwia to następne dziecko urodzi, a druga Sylwia to wyjdzie z nowotworu. I, i znowu przychodzi taka odpowiedź, no, nie, nie mogę ci tego obiecać, Tu hmm. tak nie jest. A ja się co taka, to sobie mi kufa, możesz obiecać, jakby. Hmm. I przychodzą takie słowa, że w każdym momencie Twojego istnienia, w każdym momencie Twojego tchnienia, jestem przy tobie. I kiedy leżysz, i kiedy stoisz, i kiedy ufasz, i kiedy wątpisz, i kiedy rodzisz, i kiedy ronisz, i kiedy wychodzisz za mąż, i kiedy się rozwodzisz, jestem przy tobie. Czy to wystarczy? A ja taka wiecie, się sfrustrowana, mówię: Nie, kuwa, nie wystarczy. <grym> Ale to był taki moment, tak. że ja zrozumiałam, że ja w ogóle nie tak do tego wszystkiego podeszłam. Mm. Że ja chciałam to załatwić raz na zawsze. Że ja chciałam posprzątać to raz na zawsze. A że to nie do końca tak działa. I ja wtedy wróciłam do tej przyczepy i, i po prostu byłam taka zła na siebie i w ogóle wstając rana, z rana byłam taka zrezygnowana. I to był taki moment, wiesz, gdzie biegły do mnie takie słowa, nie wiem, czy je kiedyś do siebie mówiłaś, ale ja wiele razy. Jak mogłaś, kurwa, sobie znowu na to pozwolić? <laughs> I ja tak widzę, jak one biegną. Ja, ja znam tą swoją część siebie. I ja mówię, ja pierdzielę, jak ona do mnie dobiegnie, mm. jak ona mnie trzepnie, to ja nie wstanę z tej podłogi trzy mm. miesiące co najmniej. Ona w dodatku biegnie z winem, z ciastkami, wiesz, jak ja się zmagałam mm -hmm. z alkoholem, bardziej się zmagałam z bulimią, bo szybko zamieniłam jedno na drugie. Dużo miałam nawyków, takich po prostu um, no, no, toksycznych. Um, I ja mówię, Jezu, jak ona do mnie dobiegnie, jak ona mnie trzepnie, po prostu to ja leżę. Mm -hmm. Ale ona biegła, i ja mówię, mamachę, mówi, jestem, jestem, kurwa, mam cię. Ale już wiesz, te lata tej pracy tak. spowodowało, że tuż obok mnie stanęła taka druga część mnie, która mówi, poczekaj, kochanie, poczekaj. Zadaj to samo pytanie, tylko tak, jakbyś naprawdę chciała znać odpowiedź. Mhm. I przyszłe słowa, jak mogłaś sobie na to pozwolić znowu, kochanie, opowiedz mi o tym, chcę wiedzieć. Mhm. Piękne. Niby to samo wiesz. Ja to Ciary, mam, no. Znowu to jest to, niby to samo. Czasami wiesz, jak ludzie trafiają na mnie, pewnie na ciebie też. W takiej ciepłocie, to mówią, że to trochę za ciepłe, że to za słodkie, ale naprawdę miłość jest ogromną siłą, życzliwość do siebie, delikatność do siebie, nie po to, żeby się rozsiąść w tych traumach i trudnościach i nic z tym nie robić, tylko po to, żeby siebie podnieść. Mm -hmm. Bo jak ja bym siebie wtedy kopnęła, ja bym naprawdę długo nie wstała, bo ja wiem, bo ja praktykowałam to. A to był taki moment, wiesz, gdzie ta część mówi: Ja chcę wiedzieć, ja naprawdę chcę wiedzieć. I tak jakbym usiadła sama przy sobie i miałam ze sobą taką rozmowę, że a co, jak ty mnie dzisiaj podniesiesz, ja tu wstanę, a jutro znowu upadnę? Hmm. I ta część mnie mówi do mnie, "Te ja cię znowu podniosę. Hmm. I nie powiem ci, żeby mi to było, kurwa, ostatni raz. Tylko powiem ci inaczej tym razem. Padaj ile chcesz, kochanie, bo ja już cię zawsze podniosę. Hmm. I nie powiem ci, że do tego i tego dnia masz wszystko przerobić. Jestem z tobą do ostatniego oddechu, bo to jest podróż do ostatniego oddechu. Ja mówię, a co będzie, jak ja, jak ja wstanę i upadnę, wstanę i upadnę, wstanę i upadnę, a później się położę i, i, i do końca do ostatniego oddechu nie wstanę. Te ja ci podniosę i podniosę i podniosę i podniosę i położę się obok ciebie, chwycę cię za rękę i będziemy tak razem leżeć do ostatniego oddechu. Ja się nigdzie nie wybieram. Jesteśmy w jednym teamie, w jednej drużynie. Do ostatniego oddechu. Za rękę przodem do siebie po swojej stronie. I to tak słodko, jak to może brzmieć, albo jakoś tak abstrakcyjnie, to jest jedna z rzeczy, która jest naprawdę dla nas trudna. Ten moment, kiedy my upadamy, jest ciężko w, w jednym i tym samym momencie utulić siebie i wziąć odpowiedzialność. Mhm. Że ty nie chcesz uciekać od odpowiedzialności, nie chcesz tego kolorować, nie chcesz tego cukierkować, ale nie chcesz też siebie kopać. Mhm. Tylko być, jak Natalia de Barbaro mówi, takim czułem przewodnikiem dla siebie. Hej, kochania, ja jestem w jednym teamie, w jednej drużynie. Ja cię trzymam, choć ja cię przytulę, ale tutaj to spieprzyła i musimy zobaczyć, co się wydarzyło. Nie? Opowiedz mi o tym, chcę wiedzieć. Chcę wiedzieć, mm -hmm. żeby ci pomóc, a nie żeby cię skarcić i tobą gardzić. Tyle lat już to robiłam ja i inni. Czyż nie na to wszyscy czekamy? I ta naprawdę, ta czułość, ta delikatność, ale w ogromnej sile, w tej we are fucking unstoppable mm. i będziemy jeszcze bardziej unstoppable, jak będziemy w jednym teamie i w jednej drużynie, to, to jest coś, co mi bardzo pomaga. To nie rozwiązuje wszystkiego, ale to jest bazą, to jest fundamentem. Ja często mówię i ja sama tego doświadczam, że nawet jak ja pójdę na najlepszy kurs, na terapię do najlepszego terapeuty, przeczytam najlepszą książkę, znajdę najlepszą metodę i ja to znajdę, ja to dostanę i ja przyjdę do domu z tym w ręku mhm. i siebie skopię znowu, mhm. to to przestaje mieć tą moc i siłę, którą ma, jeżeli ja nie jestem po swojej stronie. A gdy ja się odwracam przodem do siebie, to czasami pójście na spacer, albo odetchnięcie na chwilę, odpuszczenie sobie, albo ruszenie dupy i pójście na siłownię, czy zrobienie czegokolwiek, sprawia, że to działa zupełnie inaczej. Z podwojoną, z podwojoną siłą, dlatego że to my jesteśmy tą siłą, rzeczy działają, kiedy my działamy, kiedy my działamy z tej intencji, co mhm. trzeba, nie przemocowo, tylko wspierająco. I to jest taki moment, który dla mnie, co mi pomaga stawiać się do życia. W ogóle zrozumienie. Ten dzień nad tym oceanem, ten dzień, kiedy. Ja znowu zostałam sama, ja miałam 37 lat wtedy i mówię. I wiecie, to jest trudne. Mówię, mhm. znowu jestem sama. Znowu nie mam nic na koncie. Znowu zaczynam od nowa. Wszyscy moi przyjaciele dookoła domy, rodziny. Ja wyjechałam do Stanów, mając 21 lat. Byłam tam prawie 15. Wyjechałam z plecakiem i 300 dolarów w kieszeni. Wszyscy moi przyjaciele. Którzy pojechali tam ze mną. Mieli domy, firmy, rodziny. No po prostu zupełnie inne życie. Ja wiem co. I nagle ja tutaj stawiam się do czegoś po tym wypadku, naprawdę odrabiam tą pracę domową, i kilka lat później znajduję siebie znowu na ziemi, znowu z niczym, znowu od nowa. I to jest taki moment, że trudno siebie nie skarcić. I mm -hmm. albo, żeby ulżyć sobie, zwalisz winę na kogoś, ale to działa na krótką metę. Albo skopiesz siebie. I ten moment tutaj nie był łatwy, żeby zobaczyć, okej, okay, kochanie, z jednej strony coś jest na rzeczy. Jest ja wspólny mianownik. It's you. <tosy> 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 ale jesteśmy w jednym teamie, ja chcę wiedzieć, rozpracujmy to. Ale też ważną rzeczą dla mnie było zrozumienie wtedy, że moja wartość nie przynależy... I nie jest niezależna jest od tego, ile razy ja upadam. Hmm. Że ważniejsze w tej podróży jest, ile razy ja siebie podniosę. Mm -hmm. Z jaką intencją ja siebie podniosę, czy ja siebie podniosę. Bo ja myślałam, że ja będę wystarczająco dobra, kiedy ja przerobię wszystko raz na zawsze i już nigdy się nie pomylę. A nasza wartość. Jest nie do utracenia, nie do ograbienia, jest do zapomnienia i my zapominamy o niej często. I my ją przyklejamy do różnych rzeczy. Kiedyś przyklejaliśmy jej do domu drzewa samochodu, a teraz często przyklejamy ją do, do tego całego procesu w rozwoju. Ja tam zrozumiałam, że ja chcę naprawdę kochać siebie zawsze. To są takie znów ciepłe słowa, które e, jak masz dobry dzień, to cię utulą, jak masz słabszy dzień, to powiesz. Powiedz e, innemu, takie pzdury gadaj. Ale ja chcę być dla siebie i wtedy, kiedy wiem i nie wiem, mm -hmm. i wtedy, kiedy padam, i wtedy, kiedy stoję, i wtedy, kiedy. I jestem w zaufaniu i wtedy, kiedy jestem w zwątpieniu i wtedy, kiedy ogarniam i mam przerobione i w ogóle, wiesz, stawiam mm. się. I wtedy, kiedy wątpię, leżę na ziemi, znowu krzyknęłam, znowu coś zrobiłam, znowu nie tam polazłam. Po prostu ja chcę już być dla siebie. I to mi pomaga wstać. I zrozumienie, że tu upadniesz jeszcze nie raz. Ja pamiętam, jak słuchałam Brenne Brown i ktoś się jej zapytał, nie, ona się zapytała, dlaczego się ludzie nie stawiają do tego, mm -hmm. do czego chcą się stawić. I taka kobieta wstała takim delikatnym głosem mówi, bo... Ja się boję, że, że może upadnę, a Brynę, jest taka Brynę, Brenę do niej mówi, no, no, nie. nie, nie upadniesz, ty się wypierdolisz i to nie raz i wstaniesz, i wstaniesz. Mm. I to zrozumienie dla mnie, że my w tej podróży jesteśmy nie do przerobienia, a do ostatniego oddechu. Mm. To są te słowa odkrywanie, a nie naprawianie. Zrozumienie tego, że nam się życie przydarzyło, że my, przychodząc tu, byliśmy taką czystością i niewinnością, zakropieni różnymi rzeczami, ale jeszcze z takim wielkim pamiętaniem mm -hmm. tego, kim jesteśmy. Ale życie nam wchłanialiśmy i życie wchłaniało nas, i my po prostu jesteśmy taką miksturą tego wszystkiego, i zupełnie inaczej się podróżuje, kiedy jesteśmy po swojej stronie, odkrywając to, co nam się przydarzyło, gdzie my schrzeniliśmy, gdzie życie nam dało w kość. Co jest jeszcze do zrobienia, niż naprawiając siebie jak jakieś świeżo popsute mm -hmm. narzędzie, które tutaj wylądowało przez przypadek i w ogóle wszystko, co jest nie tak, to jego wina. Tak. Jest dużo rzeczy, które chcę rozpakować. Przepraszam, tak dużo gada. Wspaniale, wspaniale. Jedna rzecz też to jest chyba, właśnie też chyba wspomniałaś, że też tak miałaś, i ja sama musiałam to bardzo też mocno przerobić, czyli to, na ile ja sobie pozwalam upadać, kiedy ja prowadzę innych. To jest. To jest temat to, w ogóle na. To, to, to jest bardzo duże. Ja to przerabiałam na swojej terapii, znowu nie powiem, że ja mam to przerabione i odhaczone, um, ale to był taki bardzo duży temat, kiedy ja miałam takie, kurde, no, prowadzę setki, nie wiem, tysiące osób, którzy oglądają podcast, wychodzę, jakby dzielę się czymś. No a nagle u mnie się jakieś rzeczy, których się nie spodziewałam, którym pokazują kolejny pattern, kolejną traumę, kolejne coś, co potrzebuję odkryć, przetransformować. I, i, i czuję, że też w tym, z tym utożsamia się wiele kobiet, z którymi ja pracuję, które są właśnie mentorkami, kołczkami, terapeutkami, pomagają innym. Jest takie. Czy, czy ja mogę, skoro ja cały czas odkrywam coś, oczywiście ten głos, co jest ze mną nie tak, czyli ja cały czas nie mam czegoś przepracowanego, tak. ale no właśnie, to jest taka, takie złudne poczucie jakiejś mety i jakiegoś narzucania na siebie, jakichś oczekiwań, nie? znowuż, które wychodzimy, wynosimy pewnie z domu. Tak. Tak. I, i to, to jest tak ważny temat I ja pamiętam właśnie wtedy miałam, miałam tą myśl, myślę kim ja jestem, jak ja mogę wrócić w ogóle na internet i cokolwiek hmm. powiedzieć, wiesz. I ja mam taką historię, która podróżuje ze mną od tamtego momentu, bo moja przyjaciółka Sylwia wtedy poroniła i jej córeczka miała na imię Emma i my poszliśmy ją żegnać nad ocean i pamiętam, że była ciemna noc, staliśmy tak nad oceanem. A trochę tak nie, nie umieliśmy zrozumieć tylko co się cieszyliśmy dzień wcześniej, mm -hmm. że ona była i nagle jej nie ma. Ja pamiętam, stoję tak nad tym oceanem i tak mówię do tej emmy Emma, um, co Ty chcesz nam przekazać? Byłaś tutaj na taką krótką chwilę, byłaś tu tylko na chwilę, co ty chcesz przekazać. Mm -hmm. I przyszły do mnie wtedy takie słowa znów: um, to Ty jesteś tutaj na chwilę, kochanie. Czego chcesz doświadczyć, co chcesz dać innym mm -hmm. i co chcesz po sobie zostawić? I ja pamiętam ten moment, jak ja wstaję, na, na już tego dnia, kiedy jestem sama, i znowu zaczynam od nowa, i znowu jestem na ziemi, rozsypana. I mam takie, w ogóle kim ja jestem, właśnie, żeby wrócić, mm -hmm. i w ogóle jak ja mogę wrócić, I, i co ja powiem. I wtedy przyszły do mnie te słowa: My, jesteś tu na chwilę, czego chcesz doświadczyć? Co chcesz zacinąć i co chcesz po sobie zostawić? I pamiętam, że ja bardzo chciałam wtedy lota z McDonalda, co sprawiło, że musiałam się umyć wykąpać i wstać i ruszyć w dupę, bo to było daleko trzeba było do portu jechać. I po, pojechałam. To była droga przez Mękę. Nigdy nie myślałam, że od z McDonald's ratują mnie z podłogi. No ale cóż, nigdy nie wiadomo tą czacz. Um, ja mam psa Simbe i wtedy bardzo chciałam jej dać spacer, który ona kochała, choć wcale mi się tego nie chciało. I później poszłam i zrobiłam live'a. I ja opowiedziałam mm, o tym, wow. co się wydarzyło. I to otworzyło mi drzwi do tego, że ja przestałam być taką Ewcią, wiesz, tą rusałką, która po prostu love, love, krowę. Tylko ja stałam się taką Eweliną, która często opowiada o tym, gdzie jej nie wychodzi, ale też gdzie wychodzi. Mm -hmm. I to był moment przełomowy dla mnie, gdzie ja, ja nie, 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 nie idę i nie opowiadam i nie pomagam i nie wspieram w miejscach, w których sama mm -hmm. kuleję. Tam, gdzie stoję stabilnie na dwóch nogach, co nie znaczy, że jeszcze nie upadnę, to tam pomaga. Tam, gdzie nie wiem, i są takie tematy, jest ich wiele, i czasami, jak ktoś mnie pyta, to ja mówię, ja w ogóle w tym temacie nie wiem, ja się w życiu bym tego nie podjęła. Natomiast. To, to jest tak, jakby oczekiwać od lekarza, że on nigdy nie zachoruje, że, ale zawsze w prawdzie i dla mnie bardzo ważna jest ta transparentność. Ja też długo nad tym pracowałam i ja nigdy, pewnie tak jak i ty, nigdy nie chcesz oszukać człowieka, mm. tylko po prostu nie chcesz go zawieść. Tak. To jest to. A ja nauczyłam się, ja tego się długo uczyłam i też znowu inni ludzie mi pokazali, bo ja pamiętam ten moment, kiedy siedziałam w przyczepie już któryś dzień sama i po prostu było mi tak ciężko. I weszłam, poszłam po wsparcie i wchodzę na YouTube i ja wtedy dużo słuchałam Gabi Bernstein i mm -hmm. wchodzę, a ona siedzi zapłakana. Ja taka już przerażona, dlaczego ona jest zapłakana w ogóle. I ona, I ona mówi, że ona ma dzisiaj ciężki dzień, że ona jest po prostu rozsypana. I w ogóle ja mówię, ty nie mów takich rzeczy. <głos》. głos》>. Rozumiałam z nią dyskusję przez ten ekran. I tak kawałek mnie jakiś taki zawiedziony. i te To ty jednak nie masz tego <głos》>. przerobionego. A druga część, jak taką ulga, o ja ale to ty też tak masz? O Jezu, to ty też tak masz? I to mi dało taką ulgę. I ja chciałam, żeby ludzie, żebyśmy my... Z ludźmi byli w tej podróży, dlatego ja często sobie mówię, że jestem przyjaciółką w drodze, gdzie my razem mówimy, hej, ja też tak mam. Ale i to mm. działa w dwie strony, bo wiesz, że ta stygma działa, e, zwłaszcza u nas w kraju, w dwie strony. Czasami ciężko jest mówić o tym, jak dobrze w czymś mm -hmm. jesteśmy, tak. jak dobrze zarabiamy, jak dobrze coś ogarnęliśmy, zrobiliśmy, wykreowaliśmy. To też nie jest łatwa przestrzeń. Dla mnie w wielu miejscach to była trudniejsza przestrzeń. Mm -hmm. Ja się nauczyłam mówić o swojej patolce, o swoich Ej. traumach, o tym, jak się potykam. To stało się dla mnie dość wygodne. E, później musiałam się uczyć, chciałam się uczyć, tej drugiej przestrzeni. Więc ja pamiętam, takim właśnie poszłam słuchać dalej tej Gabi i znalazłam podcast i ona wtedy miała bardzo trudny moment w swoim życiu i ten człowiek zadał jej takie pytanie na koniec, czy jest coś, co byś chciała nam powiedzieć, o co ja cię nie zapytałem. A ona tak siedzi, wiesz, taka piękna w ogóle, taka idealna w moim świecie, ja w tym taka poturbowana w tej przyczepie i ona mówi: I'm still suffering and still struggling. Mm -hmm. A ja tak. I znowu jemu ja takie, no, don't say that. I po prostu łzy tak zaczęły lecieć. Takie ulgi, takiego po prostu ktoś mm -hmm. by zdjął ze mnie to, co ja sama sobie narzuciłam i, tak. i wiele, wiele dookoła systemów. i on, on, A on też takim, aż za nim, on mówi: wow, dziękuję, że o tym mówisz. Mm. A ona mówi: Ja uważam, że dlatego jestem tak dobrym nauczycielem, mm. że ja dzielę się całą swoją historią, a nie kawałkiem. I ja wtedy mm. sobie obiecałam, że będę dzielić się całą swoją historią, mm. a nie kawałkiem. Gdziekolwiek ona będzie, mm -hmm. z takim przyzwoleniem. I o tym też jest w bardzo wielkiej mierze moja podróż i moje, moje pomaganie, wspieranie drugiego człowieka, że hej, słuchajcie, jesteśmy w tym razem, i czasami mm. będzie tak, a czasami będzie tak. I to jest w każdej dziedzinie naszego życia, tak. i to jest w każdej profesji naszego życia. Mm. To są, wiesz, to są mamy, które nie zawsze po prostu, nie zawsze dowożą i później tak bardzo się na siebie złuszczą, wiesz, mm. kie, kiedy nie dowożą. To są terapeuci, którzy czasami chcieliby mieć wszystko ogarnięte, a też są ludźmi i mają swoje i traumy, i problemy, i planeta Ziemia tutaj tak ma, że tutaj po prostu będzie wiało i chwiało. No dokładnie. No. Więc e, radzę sobie z tym, ale to dziś jest to trudny moment. Mhm. I, e, i, i, Często, gdy mam trudny moment, to idę na live'a i mówię, kochani, jak u was, bo u mnie dzisiaj planeta Ziemia, ale stawiam się. Mm -hmm. I po prostu, wiesz, chcę zdjąć z siebie tą stygmę tak. i z nas wszystkich, ale jest to trudne. A ty mm. jak sobie z tym radzisz? E, no to było też na pewno takie właśnie... Mm... W ogóle zauważenie tego, jak ile napięcia to w ogóle daje w ciele, nie? że ja muszę być yy, jakaś, że to jest często takie nawet nie do zauważenia, że dopiero coś się potrzebuje wydarzyć, żebym, żebym ja to mogła tak. zobaczyć. Ja wczoraj właśnie miałam nawet taką sytuację, gdzie zaczęłam coś nagrywać na story i mówię: Dobra, tak mi płynie, że robię live. Nie, po prostu usiadłam w ogródku i coś tam zaczęłam o tematach biznesowych, a później stworzyła się taka fajna w ogóle rozmowa. I ja się tam podzieliłam rzeczami, którymi wcześniej się nie dzieliłam. Czyli tym, że w ogóle na swojej ścieżce biznesowej i tym, żeby nie wiem, siedzieć teraz tutaj z tobą, zrobić live na spontanie, mówić do tysięcy osób, ja potrzebowałam przejść ogromną ścieżkę. Ja byłam w momencie, w którym ja, jak byłam w gimnazjum, to nie jadłam kanapki na korytarzu, tylko chowałam się w toalecie, bo się bałam, że ktoś mi wyśmieje. Mhm. Wchodziłam do szatni, ja tam po prostu wielki napis z przezwiskiem i moim nazwiskiem, który widziała cała szkoła. I po prostu jakby te sytuacje, które się Gdzieś no, zapisały we mnie e, i, i wpłynęły na to, że ten strach przed byciem wyśmianą, czy no mnóstwo innych sytuacji, tak. e, że, że każdy z nas ma jakąś swoją historię. I, mm, i wczoraj się dzieląc tym, ja też poczułam, mówię, oh", co, coś w moim ciele zrobiło takie, takie rozluźnienie, miałam takie. Widziałam też reakcje innych i, i to nie był pierwszy raz, kiedy się czymś takim dzieliłam, ale no, rozmawiamy o tym i akurat to było takie najświeższe. I to był też taki moment, w którym ja wczoraj powiedziałam, ok, gdzie jest jeszcze przestrzeń na jeszcze więcej mojego serca i jeszcze mhm. więcej mojej prawdy. i bo, bo to też się wiąże z tym, że no, mając przeróżne historie, mówiąc to do ludzi, których nie znamy, gdzie nie mamy relacji, jakby nie wiemy, kto jest po drugiej stronie, nie? no to jest to, to, to jest związane z pewnego rodzaju odsłonięciem się, a z drugiej strony to, co powiedziałaś tym, co jest moje, co ja chcę po sobie zostawić, co, co jest tym moim takim deeper why i jak ja sobie myślę właśnie o całej historii bycia fucking unstoppable, to nawet właśnie jak ostatnio miałyśmy podcast, gdzie tutaj były moje klientki, wspaniałe kobiety i one się dzieliły tym, przez co one przechodzą, to, to, to czuję, że to jest taka mod, że my wtedy jakby Okej, okay, biznes, jakby to, to wszystko jest, to to się tak nazywa, ale finalnie to jest o tym, jak my jesteśmy dla siebie. Tak. Jak moja historia, to co ja przeszłam, ja nie jestem ani wyżej, ani dalej, ani lepiej. To jest po prostu się gdzieś spotykamy na tej wspólnej. Płaszczyźnie, gdzieś nas do siebie po prostu przyciągnęło, i jesteśmy w tym dla siebie tak samo jak ja dla innych, tak, tak oni też dla mnie, w jakiejś oczywiście innej formule, ale więc u mnie to jest cały czas takie zauważanie tego, czegoś ja tak naprawdę boję, gdzie zamykam swoje serce, gdzie łatwiej jest mi być w jakiejś innej może roli niż tej takiej w pełni otwartej tak. i miękkiej. I to jest cały czas. To jest cały czas proces, więc. Tak, bo, to, no. bo to jest trudne, bo odsłanianie się jest trudne, bo narażamy się wtedy, tak jak powiedziałaś, nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Tak. Um, ale też jak już y, idziesz w tą podróż. Takiego pokazywania siebie, takiego bycia w sobie, wychodzenie z tych, tych takich trudnych ram, to później ciężko się z powrotem nam często wcisnąć. Ale mm. wrażliwość jest ogromną odwagą i tam są często konsekwencje, że ktoś może przyjść i wykorzystać, a, tak. ale znowu, później już ciężko tam wrócić. Ale mm. też ważne, jakaś moja przyjaciółka powiedziała, że są takie rzeczy, które pozostają do pamiętnika, że, mm. że ta tak. wrażliwość i autentyczność to jeszcze coś innego niż taka intymność, że mm. są takie pewne tak. rzeczy, które są intymne i zachowujesz je dla swoich wybranych ludzi. Ale są takie rzeczy, które, których wypowiedzenie na głos leczy ciebie i leczy innych, mm. bo jesteście w tej podróży razem. I, I przynosi właśnie taką, jak to mówi Filip, kawałek ulgi, bo dla mnie taki moment, gdzie ja widzę drugiego człowieka mhm. po drugiej stronie, zresztą na tym między innymi jest oparta terapia AA czy DDA, mhm. gdzie po prostu siedzimy w tej prawdzie i każdy opowiada, tak. jaki jest i dzieli się tym. I po prostu człowiek nie tylko czuje się wsparty, ale też czuje, że on nie jest jedyny, mm -hmm. że nie tylko ja tak mam, tak. Że, że wychodzimy wtedy z takiego, że ze mną jest coś nie tak, że my w, jesteśmy w tym mm -hmm. razem i wtedy następuje naprawdę ogromna część naszego uleczenia, gdzie my ściągamy tą winę z siebie, bierzemy odpowiedzialność, ale widzimy, że nie jesteśmy jedyni mm -hmm. w tej podróży, że tak. jest nas więcej, że po prostu tutaj tak jest mm -hmm. i teraz co ja mogę z tym zrobić. Ja pamiętam, wiesz, takie słowa, kiedyś miałam rozmowę z Kasią Nosowską i ona, i ona była tak szczera w tej rozmowie, że ja siedziałam i mnie tak telepało. bo u niej w domu I ja po prostu w ogóle nie mogłam uwierzyć, że ona mówiła takie rzeczy. Ja już wtedy byłam szczera i odważna, ale ona po prostu, nie no, ona mi dała takiego gonga gąga. Another, Another level to było, nie? To było fucking non Bo Ja tak, się, się tak, ja na tym live tak do niej mówię, Kasia, skąd ty masz taką odwagę w ogóle, żeby mówić o takich rzeczach na głos? I ona wtedy powiedziała takie słowa, które po prostu ja kocham do dziś, i ona mówi: e, Dla mnie wstyd kończy się tam, gdzie człowiek z człowiekiem jest gotowy spotkać się w prawdzie. Mic drop. <grylllaki> <gryllaki> Możemy zakończyć. <gryllaki> I to znowu był taki kolejny kierunek. To był moment, kiedy ja z tej mhm. Portugalii, z tej podłogi przyleciałam do Polski, byłam w Polsce dość krótko, znowu zaczynałam od nowa, i gdzieś mówię, to taka była przypominajka, żeby tylko tego nie stracić. Ale też to był taki moment, gdzie ja wzięłam te słowa też do siebie, że mój wstyd ze mną skończy się, kiedy ja będę się spotykała ze sobą w prawdzie. Mhm. Kiedy ja nie będę wymagała od siebie, że mam się czuć jakoś inaczej niż się czuję. Mm -hmm. I to się tyczy znów, jak mi jest dobrze i jestem dumna i coś mi się udało, to też nie gniotę tego. Ale jak mi jest ciężko i czuję się po prostu sponiewierana i potrzebuję odpocząć i, i mam niemoc i frustrację i, i cokolwiek tam, zwątpienie, to też jest ok, nie chcę na siłę przemocową. Tak. I siebie z tego wyciągnąć. Chcę stworzyć najpiękniejszą przestrzeń, jaką mogę dla tego uczucia, żeby siebie wesprzeć i żeby wstać z tego, ale nie chcę, nie chcę kwestionować tego, co się we mnie dzieje. Chcę się uczyć tego, co się we mnie mhm. dzieje, i uczę się radzić sobie z tym, co się we mnie dzieje. Tak. I, i chciałabym złapać ten moment, taki w, od momentu, czyli jesteśmy na tych kolanach, dzieje się życie, mhm. dzieje się mhm. ten, trudny, ten trudny czas. Jest ten moment, kiedy mówisz, stawiam się, mhm. I, i jest to działanie. I Tutaj jest taka, taki drobny moment tego uh -huh. wyboru i też, tak jak Ty mówisz, wychodzenia z tej mentalności ofiary. Uh -huh. I troszkę chciałabym się tutaj zatrzymać, bo to jest, bo tutaj właśnie możemy iść albo w ten scenariusz, że no, ale przecież mi się to przydarzyło, że yy, mi jest trudno, że właśnie tylko ja tak mam. Yy, I jakby mnóstwo tam historii może być. Yy, ja właśnie wczoraj nawet na live podałam takie, takie ćwiczenie, więc od razu też je tutaj przytoczę, że jak mamy jakieś pragnienie, to z, po prostu od razu jesteśmy w stanie wymienić 10 powodów, dla których mielibyśmy tego nie zrobić. Mm -hmm. dla, dla, dla których to miałoby Easy. się udać komuś innemu. Ale jakbyś miała wypisać 10 powodów, dla których to You are the One, mm -hmm. dla których to tylko i wyłącznie może nie tylko i wyłącznie ale to Ty jesteś po prostu. Yy, Idealną osobą ze wszystkimi zasobami, które masz, żeby iść po to i zrealizować to. I zrobiliśmy sobie taki challenge właśnie na Instagramie wczoraj, żeby dziewczyny udostępniały 10 powodów, dla których I am the one. Więc Super. Jeśli, jeśli czujecie, podłapujecie, to koniecznie też się tym podzielcie i oznaczcie. I to jest właśnie ten moment, w którym albo ja mogę być w tym. Dlaczego miałoby się to nie udać i dlaczego to jest trudne, albo dlaczego mogę się do tego stawić? I jak, z tej, i jak w ogóle zrozumieć też ten mechanizm głębiej, i jak z tej mentalności braku być może też zacząć wychodzić oprócz tej świadomości tego, że ok, stawiam się, jest trudno, czy tam jest jeszcze mhm. coś, co może pomóc? To jest super pytanie i to jest w ogóle coś, co ja zaczęłam wybierać po tym wypadku. Nie byłam świadoma tego, bo to był ten, wiesz, jak kiedyś ja mieszkałam w Nowym Jorku i naprawdę życie chciało mi pomóc, wiesz? Ja spotykałam hmm. cudownych ludzi, cudowne oferty prac. Po prostu naprawdę to, to, to życie chciało mi pomóc, a ja po prostu ja miałam inny skrypt. Ja za dziecka miał, dostałam kierunek, zgnijesz pod mostem, jesteś głównym i śmieciem, i ja nieważne, hmm. w Nowym Jorku są ładne mosty, więc ja się i tak wybierałam pod most. Brukliński mi się najbardziej podobał. I życie wiesz, przysyła ci po prostu wsparcie. Mówi, chodź tu, chodź, to ja, ja na chwilę tam zajdę do tego salonu. U mnie to się salonem nazywa, i później e, nie, 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 sorry, nie, ja przynależę do mostu. <laughs> ja, jak, jak ludzie wiesz, Ameryka, Nowy Jork to jest everything is possible, American mm -hmm. dream, Evelina, wiesz, ty masz to, masz taki potencjał, ja to czuję. Ci młodzi Amerykanie zawsze mi to mówili, a ja zawsze mówiłam tak. Ja od razu miałam odpowiedź, nie? Ty nie wiesz, co mi się przydarzyło. Hmm. Tobie łatwo powiedzieć. Ty nie wiesz, jakiego domu ja jestem. Jakby to by się przydarzyło, co mi się po prostu. Ja nawet nie wiedziałam, jak mocno ja się przylepiłam do tej historii. Wiesz, jak ja się z nią utożsamiłam, jak ja w nią wrosłam i ona wrosła we mnie. I ja naprawdę powiem ci, ja naprawdę nie do końca wiedziałam, że inaczej może być. To były inne czasy. Ja myślałam, że takie ładne życie jest dla ludzi, którzy mieli ładne życie od zawsze. A że ja już po prostu gdzieś resztkami się na trybie przetrwania po prostu dotrę do, do ostatnich moich dni w taki sposób. I ja wracając z tego Teksasu wtedy w samolocie, to jest taka znana historia u mnie, ja się bałam, że ja zapomnę tego wszystkiego, co tam się nauczyłam, i wrócę do Nowego Jorku i wpadnę z powrotem właśnie do tej piwnicy. I oni mi powiedzieli, że ja sobie kupiłam książkę jakąś. Ja kupiłam książkę Louise Hay, You Can Heal Your Life, Możesz Uzdrowić mm. Swoje Życie. Ja czytam tą książkę w tym samolocie. Ona jest taka kolorowa, a po prostu kwiatki, bratki, stokrotki. Jest taka słodka. Ona tak wkurwia całą drogę ta książka. Ja mówię, dlaczego oni mi tą książkę poradzili? O co chodzi w ogóle? I ja cały czas czytam tą książkę i mam taką myśl. Taką myśl, jak dzisiaj jak ktoś na mnie trafi to też często taką myśl. Ty babał kurwa, nic o życiu nie wiesz, że takie bzdury piszesz. Wiesz, tam oni wszystko po prostu all is well i wszystko jest... Ja mówię, no co za w ogóle, co za głupota. I dopiero na koniec książki ona opowiada swoją historię. Hmm. I ja wtedy, ja mam resztę, to, to jest dla mnie moment przełomowy, dlatego tak warto opowiadać swoją historię. ja jej historia w mojej głowie, ja nie byłam świadoma, ale teraz rozumiem, co się wydarzyło. W, jej, w mojej głowie jej historia była o niebo gorsza niż moja. I mm. ona z tego wyszła. I to był taki moment, gdzie weszła ta nadzieja, gdzie weszła, wyszło to zrozumienie, że ja mogę inaczej. Mm -hmm. Że jak ja wybiorę, że ja wciąż tylko dlatego, że ktoś mi ustawił kierunek, ty pod most. To nie znaczy, że ja muszę tam iść przez całe moje życie, że ja mogę zmienić ten kierunek, że ja mogę chcieć inaczej, zbudować inaczej, napisać nową historię, że ta historia się jeszcze nie skończyła i że ja mogę zdecydować, jak ona się skończy, mhm. na tyle, na ile mogę na tej planecie, bo tu jest wiele czynników, które ma wpływ na nasze życie, ale ja też mam wpływ. A ja trochę tak oddałam swoją sprawczość, mhm. ja tylko tak po powierzchni, właśnie na tej kanapie życia się ślizgałam. Według tego, co dostałam w dzieciństwie, i w ogóle nie za wiele zrobiłam w życiu, żeby wybrać jakikolwiek inny kierunek. Nawet nie wiedziałam jeszcze, jaki to jest kierunek. I to był moment przełomowy. Ja w tym samolocie sobie obiecałam, że jeżeli mi się to uda, a spróbuję, to ja będę opowiadać o tym innym, że się da. I, i, i ta podróż trwa do dziś. I, I teraz wracając do tej sprawczości, dla mnie ten moment, zwłaszcza właśnie po wypadku, ale to już był ten moment, gdzie ja zrozumiałam, że może być inaczej. A wypadek mi pokazał jeszcze, że jak często ja wpadam w, tą, w to, te słowa, i wiesz, ja, ja tych słów tak często używałam w momentach, kiedy mi się nie chciało czegoś robić, kiedy ja nie chciałam wziąć odpowiedzialności, kiedy się bałam, kiedy nie wierzyłam w siebie, to ja od razu biegłam do bo wiesz, bo ja jestem z takiego domu bo wiesz, bo ja jestem hmm. sama i od razu się łapałam. I są jedne z takich najpiękniejszych słów w ogóle, które słyszałam od Edith Eger, która w wieku 16 lat wylądowała w obozie koncentracyjnym, to ona mówi, że ona, jeżeli jest coś, co zmieniło jej życie, to było wyjście z o mentalności ofiary. Ona mówi, że ofiara pyta, człowiek, który jest w mentalności ofiary, pyta dlaczego ja. Ona mówi, człowiek, który chce wyjść z mentalności ofiary, pyta i co teraz? Hmm. Tylko to jest czasami dla nas trudne, kiedy nam się coś trudnego przydarzyło. Bo wiesz, jak ktoś by do mnie przyszedł 20 lat temu i powiedział, weź ty się użalasz, ja mucha gonga między oczy z tej patologii mu dała, a umiałam. I to jest, my nie chcemy trochę odpuścić tego bólu, który nam się przydarzył w imię tego, co czeka na nas po drugiej stronie. Bo często podświadomie, nie jesteśmy świadomi często tego, mamy takie przekonanie, że jak my puścimy tą naszą historię i ten ból, to jakby trochę tak go znieważymy, trochę tak jakby powiemy: O, okej, okay, to nie było ważne, to nie bolało, to się nie wydarzyło, mm. i teraz na siłę muszę tu budować inaczej. A to tam trzeba wejść znowu z tej intencji, co trzeba. I Edith Eger powiedziała takie słowa. My możemy być pokrzywdzeni i wciąż odpowiedzialni. Mm. My możemy być odpowiedzialni i wciąż niewinni. I co teraz? Życie nam się mm -hmm. przydarzyło. I co teraz? I dla mnie to jest, znowu to są słowa. Ja, ja często, jak jest mi ciężko, to pytam się siebie, OK, w jakim. Bo my jesteśmy ofiarami. Każdy z nas tutaj dostał w kość na tej planecie Ziemia. Ofiarami, czyli ludźmi, którzy są pokrzywdzeni. Mm -hmm. Lubię to słowo bardziej, człowiek pokrzywdzony. Słyszałam ostatnio takiego terapeuta, który powiedział, że zazwyczaj, jak jest jakiś wypadek gdzieś albo katastrofa, to słowa ofiara używa się do ludzi, którzy nie przeżyli. Mm. A my dalej żyjemy. Mhm. Jesteśmy pokrzywdzeni i my mamy prawo do bólu, i niektóre rany będą się jęczyły i może będą wymagały naszej opieki do ostatniego oddechu. Natomiast tylko dlatego, że jesteśmy pokrzywdzeni i boli, to nie znaczy, że nie możemy spróbować inaczej, mhm. bo możemy. Jest tak wiele miejsc, w których mamy sprawczość w naszej codzienności, nieważne jak trudna ona jest. I ja naprawdę mówię to. Wam z miejsca nie ma takiego gówna w ludzkiej piwnicy, w której ja nie byłam, się nie upaprałam i jeszcze używałam jako wymówki, żeby nie wyjść, bo bolało. Mm. I jest jednym zaopiekować się tym bólem, tymi traumami. I to jest bardzo ważne. Nie da się tego pomalować na różowo. Tak. Nie da się. Są, są takie rany, których się nie da, są takie, których po prostu dobra afirmacja zagoi, są takie, które wizualizacja uleczy. Są takie momenty, gdzie naprawdę zamykając oczy, biorąc głęboki oddech i wyobrażając sobie coś pięknego, zbudujemy nowe drogi neuronowe. My jesteśmy, żyjemy w takich czasach, ale są w wielu z nas takie rany, które może będą wymagały naszej pielęgnacji do ostatniego oddechu. I my chcemy znowu nauczyć się trochę tak być w tym świecie i pracować na subtelnościach i nie wpadać w pułapkę białe, czarne, mm -hmm. wszystko, nic, dobre, złe. I dla mnie ten moment znowu, jak ja cierpię gdzieś tu po drodze teraz w codzienności, jak są te trudne momenty, to ja od razu biegnę i patrzę, okej, okay, w jakiej mentalności ja jestem. Bo bycie pokrzywdzonym to jedno i my mamy prawo czuć się pokrzywdzeni, opiekować się swoim bólem, ale bycie ofiarą, raczej wchodzenie w mentalność ofiary, to jest wchodzenie w mentalność, gdzie my sami siebie zniewalamy, uh -huh. gdzie my oddajemy swoją sprawczość, gdzie my rezygnujemy z takiej próby wyjścia z tej trudności, w której jesteśmy, a my mamy tam dostęp do tego, to jest tam możliwe. I, i to, to dla mnie to było przełomowe. I ostatnio słuchałam Tonego robieńca, którego nie słuchałam w ogóle nigdy w życiu. Nie rozumiałam w ogóle go, a teraz po prostu uwielbiam. Do wszystkiego trzeba dorosnąć. I on powiedział, że jednym z najważniejszych czynników przez lata, a on robi to, co robi 40 parę lat już. Mm -hmm. I on powiedział, że jedną z najważniejszych rzeczy, która decyduje o tym, czy my zmienimy swoje życie, czy nie, to jest, czy znajdziemy coś, co kochamy bardziej i jest ważniejsze dla nas bardziej niż nasz ból. Mm. I to znowu z taką, wiecie, ja to mówię z Ja nie mówię, ja, ja nie jestem z tych, łatwo ci powiedzieć. Nie, mm -hmm. ja mam ogromny szacunek do bólu ogromny. Mm -hmm. I on mi bardzo pomaga wychodzić z moich traum. Tak. Gdzie ja szanuję mój ból, ale też szanuję to, że ja jeszcze mam tu coś do powiedzenia, że ta okay. droga jeszcze się nie skończyła. Są takie słowa Nightbirds, której już z nami nie ma, która była chora na nowotwór. I gdy miała 1% życia, ona tak walczyła. Ona każdy dzień wybierała sprawczość tam, gdzie mogła i gdzie miała siłę. I to było po prostu niesamowite. I taki człowiek, ja się zapytam, jak ona w ogóle może, skąd bierze siłę i dlaczego? I ona powiedziała takie słowa, bo ja chcę zobaczyć, co się wydarzy, kiedy się nie poddam. A ty nie chcesz zobaczyć, co się wydarzy, kiedy się nie poddasz? Każdy powinien spróbować zobaczyć, co się wydarzy, kiedy się nie podda. I to po prostu... To jest, moja, to jest moja mantra teraz. Ja chcę zobaczyć, co się wydarzy, kiedy się nie hmm. poddam. Nie przemocowo. Wiesz, tak. nie, że ja cisnę za wszelką cenę. Nie. Odpoczywam, gdzie potrzebuję. Odpuszczam, gdzie warto odpuścić. Ruszam się, stawiam dupę tam, gdzie trzeba. Wiesz, u mnie hmm. mówi się, że cud, bo jesteś cudem do odkrycia, a nie problem do naprawienia, że cud to tak naprawdę czas unieść dupę. <laughs> Zajebiste. Ale czasami to czas kochać duszę. nie? No czasami tak. to naprawdę. A czasami to po prostu położyć hey, no się odpocząć. No. No. Ja też często mówię właśnie kobietom o tym, żeby pozwolić samej sobie się zaskoczyć, kiedy, kiedy się stawiasz. Jak ja sobie myślę o tym, ile w moim życiu się wydarzyło? Kiedy ja tak delikatnie. Dobra, to czego się boję, mm, okej, okay, ale woła dusza, woła intuicja. I, I ja tak zobaczę, co tam dla mnie jest. Tak. Dla samej siebie, dla tej ciekawości, to jak ja sobie patrzę na to, co się też wydarzyło w ostatnich latach, gdzie miałam takie, o oh my fucking god, jakby w ogóle, jak to jest możliwe? Gdzie my zaczynamy tak naprawdę też wtedy odkrywać, nazwijmy sobie to naszym potencjałem, którego z poziomu głowy czasem nie jesteśmy w stanie ogarnąć, no bo jak tej. Dla ciebie, będąc w tej przyczepie, tak, kiedy po prostu wszystko się wali, kiedy widzimy raczej to, to czarne niż, niż to światło, no to wyobrażenie sobie tego, że nie wiem, jesteś tu, gdzie jesteś teraz, czy tego wszystkiego, co się jeszcze wydarzy w kolejnych latach, my często nie mamy do tego dostępu i to, mm -mm. I to jest okej, okay, że my nie mamy do tego dostępu, bo tak jak powiedziałeś, by nie robić tego przemocowo, że ja teraz muszę przywołać wizję swojego życia, już od razu muszę wiedzieć co. Czasem to jest. To jest ten właśnie malutki kroczek, malutki kroczek do przodu. Tak. I jaki jest ten kroczek? I takie tak. są piękne słowa. Um, już nie pamiętam kogo ja słyszałam je pierwszy raz, ale chyba od Caroline Mays, która mówi: odwróć się przodem. Ja mówię, odwróć się przodem do siebie, ale ona mówiła: odwróć się przodem do życia. Czy jest coś, co możesz zrobić, co sprawi, że odwrócisz się przodem do życia? A mm -hmm. propos sprawczości tak. też. A propos wycofywania się versus stawiania się. Mm. Ja pamiętam ten moment też tam na tej podłodze, w tej przyczepie. Eee, w ogóle wtedy, wtedy przyszły do mnie takie słowa, bo ja tak mówię, muszę się chwycić czegoś, potrzebuję pomocy. I przychodzą moje własne słowa, które jakieś tam przyszły do mnie, znowu nie wiadomo czy one moje z kosmosu przyszły. Eee, życie zawsze jest po twojej stronie, ale często nie po twojej myśli. Nie? A ja mówię taka, spiadaj na Instagram, inspirować kogoś innego, kto jest gotowy na takie bzdury, ja potrzebuję czegoś innego. I tak czekam, czekam, aż mi coś przyjdzie. Kreuj, i mówię, i tak? Mówię, co, obrazek mam ci namalować. To mnie, bo, bo to są takie momenty, gdzie naprawdę tak. jak boli, to boli, jak jest ciężko, to jest ciężko. I, i ja pamiętam, uciekam na Facebook i uciekłam na Face'a od tych emocji, a tam ktoś do mnie napisał, Ewelinka, leży na ziemi, nie dam rady stać, pomóż co robić. I ja mówię, o ja, pierdzielę w ogóle. No to mm. co powiem teraz, kreuj, ale to było, kreuj, kreuj kolejną chwilę, która będzie kierunkiem w stronę życia, a nie odwróceniem się od niego. Mm. I jedyne, co wtedy było mnie stać, to umycie zębów. I czasami tak będzie. Ale znowu. I później to był taki moment, wiecie, w takich momentach, kiedy, kiedy padamy, to często nasz, kiedy nasz mózg tak marzy, w momentach ogromnego stresu, on często wraca na stare drogi neuronowe, i stare tory, bo one są dla niego bezpieczniejsze. Bo on je zna, one są starsze, dłuższe. W sensie są długo z nami w tym naszym mózgu formowane, i on często mówi: OK, tu jest jakaś ostra impreza, wracam na stare tory, bo tam jest mm -hmm. bezpieczniej, bo to, co znane, jest bezpieczne dla mózgu. I dlatego często w tych trudnych momentach my już się nauczyliśmy głęboko oddychać i, i nie wiem, nie krzyczeć, i nagle po prostu ktoś nas sfrustrował i apiać to samo. Znowu jesteśmy na starej drodze i mówimy: Dlaczego przecież już? No czasami właśnie dlatego. <laughs> I dla mnie, ja bardzo znam swoje stare drogi w momentach, kiedy mi jest ciężko. I ja mm -hmm. wtedy pamiętam, się, że na tej ziemi, miałam takie ja chcę się napić, ja chcę zajeść to, mm -hmm. ja chcę się schować pod kodrę, nikomu nie powiedzieć, że jest mi ciężko i nie czuć. Mm -hmm. I ja wiem, że to będzie działać. Mm -hmm. Ja znam to, działało tyle lat, na chwilę, ale działało. I y, tyle wysiłku wtedy, a propos też strony życia, strony życia, kierunku, wymagało ode mnie, ok, co mi da więcej, co jest bliżej życia? <laughs> Szklanka wody, czy lampka wina, wiesz. Mm -hmm. Ciężkie jakieś fast foodowe jedzenie, czy, czy coś zdrowego. Pójść pod kołdrę i schować się, czy wyjść z Simbą na spacer. I to był taki krok po kroku właśnie. Umycie zębów, wykąpanie się, pojechanie do Porto, zjedzenie tych lodów z McDonald's, to było fair, nie? Ale to już było daw. to już jak byłam już, już w życiu. Tak. Ale to są te momenty, że, że te mikrokroki często są omijane przez nas, a one są bardzo ważne. Są takie słowa, które usłyszałam kiedyś. Ja często je powtarzam od Melanie Layer. była u niej na jakimś kursie właśnie obfitości, i ona tam opowiadała o tym, żeby wejść w tą wibrację takiej radości, tego, te, te, taką pozytywną, i ktoś jej zadał pytanie, a jak ja mam wejść w we, we, we radość, jak jestem smutna. I ja tak się mówię, no co na to powiedz, co na to powie. A ona mówi, jak jesteś smutna, to jesteś smutna i nie masz wejść w radość. Mhm. Nie przemocowo. Pytanie jest, jaką możesz stworzyć najpiękniejszą przestrzeń dla siebie i swojego smutku teraz. Mm. Taką opiekę znowu. Tak tak. Jak, i, I bo wtedy o wiele łatwiej ci będzie z niego wyjść w zdrowiu w dodatku. Mhm. No właśnie, to jest ta pułapka też, o której sobie często tutaj mówimy. Tego, w tych wysokich wibracji. Tego, że ja muszę być w radości tak. i miłości i uniesieniu, ale... Ale właśnie tak, że to, żeby zauważyć, że z jakiego miejsca to płynie, czy to jest tak. przemocowe, bo czasem, jak ja czuję złość i smutek, i już teraz mam do tego dużo większy dostęp, bo mój mechanizm to była racjonalizacja, nadal jest, i po prostu odcinanie się od ciała i w ogóle jest all good, a po prostu czuję tylko czuję, no po prostu mam dostęp tutaj, nie do, do głowy, ale, ale właśnie to, co powiedziałeś, że ja na przykład teraz idę do swojego pokoju, Siedzę przy ołtarzyku i po prostu czuję, jak mi rozdziera rozdziela serce, jak łączę się ze strachem przed stratą, przed złamanym sercem, przed, e, nie wiem, porażką, Wychodzę jakieś kolejne rzeczy i wchodzę w to w pełni, ale już zupełnie innego miejsca. Oczywiście zauważam te momenty, w których wchodzi ta część i mówię, kurwa, znowu, nie? Takie, okay, hello my old friend, long time no see, how you doing? I... Chodź, przytulimy się, więc, więc tak, więc to jest ta podróż i chciałabym jeszcze nawiązać, bo dużo właśnie mówimy sobie o tych takich trudniejszych momentach, tych, w których jesteśmy na kolanach, tak. no jakby ich trudno jest przeoczyć, nie? Tak. ale też rozmawiałyśmy sobie wcześniej o tym momencie utknięcia, tego, że utknęłam, ale... Często to jest taki moment, który trudniej jest zauważyć, bo tak jak powiedziałaś, że mogę utknąć w, no właśnie, w jakich jeszcze momentach możemy utknąć, które mniej jesteśmy w stanie zauważyć, bo one nie są jak ta ściana, one są bardziej wygodne, bardziej, tak powiedziałabym, że społecznie, kolektywnie traktowane jako no, dobre miejsce w życiu, kiedy nie mamy dobrą pracę, pieniądze. A jednocześnie w nas coś woła o no, jakąś też inną, inną drogę. Tutaj przytoczę przykład bliskiej mi osoby, która też miałyśmy wczoraj spotkanie na kursie nauczycielskim. Zdecydowała się, dołączyła i właśnie opowiadała o tym, jak zdecydowała się na pracę i wyprowadziła się właśnie do Australii. No i właśnie mówiła o tym, że już od pierwszego spotkania czuła, że, no, że to nie jest to, no ale się zgodziła i, i wzięła tą pracę. I za każdym razem, jak szła do biura, był wielki. Billboard z napisem wrong way. Oh my god. To dopiero znak i ja tak idzie i na to patrzy, kurwa, gdzie ja idę, co ja robię, nie? I, mm, i, I to jest taki moment, w którym no nie wiem, mamy pracę, przeprowadziłyśmy się za granicę, mamy relacje, teoretycznie wszystko jest okej, okay, okay, no. a coś, jakby dostajemy ten sygnał, e, że być może it's the wrong way. Tak, tak. No wygoda jest, e, bywa niebezpieczna. Mhm. Po, po pierwsze nasz mózg kocha wygodę, dla niego to jest bezpieczne. Nasz mózg nie jest, nie wygodę czy wygodę? E, kocha wygodę. wygodę. Przepraszam, mhm. powiedziałem niewygodę. On kocha wygodę. Dla niego to jest po prostu najbezpieczniejsze miejsce, a dla niego najważniejsze jest bezpieczeństwo. Mhm. Nasz mózg nie jest stworzony do tego, żebyśmy byli szczęśliwi, tylko bardziej on operuje, żebyśmy byli bezpieczni. A to, co znane, dlatego tak często wracamy też i odkrywujemy tak. nawet trudne rzeczy z dzieciństwa, wychodząc, uciekamy od czegoś, mówimy, nigdy sobie na to nie pozwolę, nigdy nie będę jak i nie wiadomo kiedy, plum, jestem, dlatego że nasz mózg. Kocha lądować w tym, co zna, bo dla niego mhm. to jest bezpieczne. I y, y, no, ja po prostu, u mnie ta podróż często nazywa się taką podróżą z piwnicy do salonu. I wiesz, ja teraz jestem w takim momencie, właśnie takiej ciekawej wygody. Nie? Lubię ją, <głos> <głos> bardzo ją lubię. Ja często jestem kojarzonskim różowym fotelem, i ten różowy fotel to była w ogóle pierwsza rzecz, którą sobie kupiłam w Polsce, jak zaczynałam od nowa. Mm. Nie? Że jestem znowu w Polsce, tak. 20 lat mnie tu nie było, wynajam mieszkanie na Pradze i pierwsza moja rzecz, kolejna, czyli początek, to był ten różowy fotel. I ja sobie obiecałam jeszcze w przyczepie, bo słuchałam gdzieś w ogóle cyjnej tarner, jak ona powiedziała, że każdego ranka kończy się budzić na takim różowym fotelu, znaczy nie na różowym, tylko na fotelu, i ona tam po prostu praktykuje wdzięczność, i to i tam, ja mówię kiedyś kupię sobie fotel. Takie, takie coś. I kupiłem ten fotel, i, i on dla mnie był taką, taką, po takim początkiem, pierwszym meblem w salonie. Mm -hmm. Takim początkiem, takim, albo już takiego stawiania się naprawdę. I on jest bardzo wygodny, notabene. I ja teraz wiesz, cztery lata później siedzę sobie na tym fotelu, i jest taki mój głos, który mówi, słuchaj, ja mu chciała z tego fotelu zejść. A ja mówię, ani mi się nie Mi jest tu dobrze, mi jest tu wygodnie. Bardzo ciężko na to pracowałam. Jestem mm. w ogóle zmęczona. Nie? Daj mi odpocząć. Ja już tu wszystko wiem, ja znam, ja tu mam swoje lajfiki, ja tu mam swoje kursy. Ja ja, już wszystko jest okej, okay, nie, jest wszystko ogarnięte. I nagle ten fotel, który był moim salonem, staje się powoli moją piwnicą. Mm. ja mówię, aż ty cholero! nie? <grym, <grym, here we go again. <grym>, to jest tak jakbyś, do, że my naprawdę jesteśmy rozwijający się i kwitnący do ostatniego oddechu. To jest tak jakbyś powiedział mm. drzewu, żeby pewnego dnia przestało kwitnąć, że już, już starczy. Już generalnie to już mi się podoba, już okej, okay. no more. I że jest, jest w nas to. I to nie jest łatwe. Nam o wiele łatwiej się ruszyć, kiedy dostaniemy tą ścianę. Mm -hmm. To są takie momenty, gdzie łatwiej nam przewartościować życie, gdzie łatwiej nam się e, e, odważyć, zrobić coś trudnego. A w momencie, kiedy jesteśmy w wygodzie, i to jest taki ważny punkt to jest w ogóle super temat że wygoda, ona bywa. I wygodna, ale bywa niebezpieczna. Mhm. I ja tutaj, bo ja jestem w tej wygodzie i wygoda jest moim ogromnym mechanizmem. Tym bardziej, że wiesz, ja uciekłam z domu, jak miałam 17 lat. I, i, moja mama była po dwóch eksmisjach. Ja się szlajałam mhm. po ulicach. Ja mieszkałam w piwnicach, na kanapach. I, no naprawdę, więc dla mnie moment, kiedy ja jestem w wygodzie, mhm. on, a to mnie wzrusza, bo on dla mnie oznacza coś innego, że ja po mhm. prostu boję się iść dalej, bo ja, ja jestem już tak zmęczona i tyle przeszłam, że mówię: nie, nie, tu już wreszcie dobrze, jest mhm. bezpiecznie. Nikt nie pije, nikt nie bije, nikt nie krzyczy, jakby ja nie chcę dalej. I to jest też jakieś takie coś, o czym ja marzyłam, i, tak. ale jest ta część mnie, która marzy też o innych rzeczach. I wtedy ja wracam do Emmy. Mm. Czego ja chcę tu doświadczyć, co ja chcę mm. dać innym i co chcę po sobie zostawić? I, i, i biorąc Tonego Robinsa i trochę tak mm -hmm. zmieniając go, to czy jest coś, co ja kocham bardziej niż moją wygodę? Mm. Tak jak tam było, czy jest coś, tak. co ma dla mnie większą wartość niż mój ból. I, I znowu, i są momenty, kiedy ja kocham moją wygodę bardziej. I mm -hmm. to jest ok. I ja wtedy sobie wygodnie siadam tam, gdzie jestem. Ale też e, życie na planecie, Ziemia, zwłaszcza jak jesteś e, te, tak w rozwoju, jeszcze kiedyś, myślę, że te czasy teraz są takie łaskawsze dla nas. Musimy. Że my rozumiemy, że to nie do końca jest już takie biało-czarne tak. i wy, wyłuskane, jak myśleliśmy, że będzie. Że łatwiej nam iść na kompromis i dać sobie trochę więcej czasu i, i czułości. Ale zgubiłam myśl, ale zaraz ją znajdę. A, wiem, bo kiedyś, kiedyś ja tak... Znowu, jakiś tą podróż powrotu do siebie, to mm -hmm. jest taki duży nacisk na ja. Teraz teraz ja. Mm -hmm. Moje marzenia, moje pragnienia, moje potrzeby, moja autentyczność, moja prawda. I to też jest trudny moment. I dla nas, tak. i dla naszych bliskich. Tak. Bo nagle oni tracą kogoś, kogo mieli. Wszystko się zmienia w ogóle. My do końca jeszcze nie znamy tego, ja wątpimy. I to, to jest w ogóle afera w konstelacji rodzinnej. No przecież to też jest to wychylenie, nie? Tak. Jakby tyle nie byłam w ja, to te, tak. teraz po prostu tak. nigdy nie stawiałam granic, to teraz po prostu. Tak, tak. Każdemu, I z każdej strony. To bierzesz w jakiej sekcie jesteś, co się zobowodarzyło. <noise> Gdzie jest nasza Kasia, Ania <noise> i Krzyś? I, I to jest trudny moment. Okay. I, ale dla mnie taką, takim, takim środkiem znowu y, to było takie zrozumienie, że tutaj nie zawsze będzie po mojej myśli, nie zawsze będzie tak jak ja chcę, że na planecie Ziemia się chodzi na kompromisy. Że, mm. że, I to chodzi o tą wygodę. Czasami te kompromisy są w relacjach, czasami w pracy, czasami patrzymy na naszą sytuację finansową. Że, że kompromisy to są ważne i potrzebne, właśnie mhm. żeby uniknąć tej przemocowości, albo w jedną stronę, albo w drugą. Ale też jest coś takiego, gdzie kompromis przestaje być kompromisem, a zaczyna być takim naprawdę pogwałceniem siebie, mhm. takim przekroczeniem siebie, takim gdzie jest w nas, my jesteśmy wielowymiarowi i gdzie jest w nas jakaś część, która, która mówi: Ja chcę inaczej, ja dalej tak mhm. nie dam radę. Czasami to będzie ciało, które się upomnie, czasami to będzie umysł, a czasami to będzie duch. I, I dla mnie to balansowanie i uczenie, w ogóle mieć odwagę. Asia Chmura kiedyś, y, ostatnio powiedziała takie fajne słowa, jak y, połączyła się z nami kobieta na live i zadała pytanie. I Asia powiedziała, dziękuję za odwagę w zadaniu pytania, ale dziękuję za odwagę w... Y, Takiej chęci i gotowości, żeby usłyszeć odpowiedź. Bo jedno to mm. zadać pytanie, a drugie to usłyszeć odpowiedź. I to jest już duża odwaga, taka, żeby zatrzymać się do siebie i poczuć, którą część nas, która mówi, jest mi tu źle, ja chcę inaczej. I czasami to będą wielkie rzeczy, a czasami to będą małe rzeczy i dlatego ja rozumiem takie poczucie, gdzie niby wszystko jest ok, a coś jest ze mną, mm -hmm. co, coś jest nie tak. Ja pamiętam, jak słuchałam książki Alicji Kiss, to ona opowiadała o takim momencie, wiesz, jak już stała się znaną Alicją Kiss i nagle mm -hmm. gdzieś w hotelu się budzi, wstaje rano, idzie do łazienki, patrzy w lustro i nie poznaje siebie. Mm. I ma takie, ma taki error w głowie i się zastanawia... Gdzie ja siebie zgubiłam? Gdzie mhm. był ten moment? I tak mówi, odwracam się w tył swojego życia i szukam tego momentu, gdzie ja to sobie zrobiłam, albo ktoś mi to mhm. zrobił. I szukam takiego jakiegoś jednego momentu i nie znajduję. Mhm. I ona mówi, zdaje sobie w pewnym momencie sprawę, że ja siebie zostawiałam okruch po okruchu. I te okruchy są tak małe, że są niewidoczne dla mnie samej nawet. I to znowu i tak samo my więc my chcemy dbać, chcemy, chcemy samoświadomości, i takiej czułości takiego sprawdzania siebie i, i swojego ciała, i umysłu i ducha, i tego, jak jesteśmy w relacjach, tego, jak jesteśmy w ziemi, jak jesteśmy z naszą kreacją, jak jesteśmy z naszymi traumami, z naszymi bólami, z naszymi emocjami. I po prostu, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu, i uczyć się rozpoznawać, gdzie ja jestem w kompromisie, a gdzie ja jestem już w przekroczeniu. I łapać tą odwagę, żeby zobaczyć, co się wydarzy, kiedy się nie tam kiedy spróbuję. Um, wiemy, wiemy z badań, wiemy z tej cudownej książki pielęgniarki, która pracowała z ludźmi, którzy odchodzą, okay. że jeżeli jest coś, czego żałujemy najbardziej, to nie rzeczy, które zrobiliśmy i nie wyszły, tylko te, po które mm -hmm. nie sięgnęliśmy. I dla mnie też to jest wracanie do tych słów ja chcę zobaczyć, co się wydarzy, mm -hmm. kiedy się nie poddam. Mówiąc e, e, naszą równiku. ja chcę zobaczyć, co się wydarzy, kiedy się stawię, ja chcę zobaczyć, mm -hmm. co się wydarzy, kiedy ja po prostu będę fucking unstoppable. Mm. Piękne. To jeszcze taki jeden wątek, tak myślę, że już na zakończenie, bo wiele razy w trakcie tego, jak opowiadać o swoich historiach, pojawiło się takie zdanie, że usłyszałem jakiś głos, coś do mnie powiedziało, i ja to. Ja to ja to rozumiem. Pamiętam też początki mojej ścieżki duchowej i książkę Rozmowy z Bogiem, chociażby, która mnie bardzo mocno tworzyła. Pamiętam, wtedy mieszkałam na Majorce, szukałam swojej drogi, w ogóle, co ja mam w tym życiu robić. I, i chodziłam sobie na skałki, tam patrzyłam w morze, i, i to był taki moment, gdzie zaczynam zadawać pytania. Ja z niemskim rozmawiam, nie, ale, ale, ale zaczynam rozmawiać, zaczynam prowadzić jakiś dialog. U mnie to często przychodziło właśnie albo jako takie, takie słowa, które. U mnie to było tak, że ja czułam, że to jest jakaś że to jest trochę moje, ale trochę ma to jakąś inną energię. Mm, i, I często też to przychodziło chociażby w dzienniku, że nagle po prostu ja wysłałam jakąś intencję, jakieś pytanie, i po prostu tak, jakby ręka sama pisała, i przychodziły te, te słowa, które w jakiś sposób właśnie później mm, no stawały się taką wskazówką. I dla osób, dla których być może jest to jeszcze gdzieś mniej takie w doświadczeniu. Na jakimś poziomie w zrozumieniu. I jak. Mm, nawet nie wiem, jak tu zadać pytanie, ale. Co to za głos? Skąd on jest? <grym <grym> on trochę, jest? Tak, czym on tak, jest? Tak, to, to jest, ja, ja to często wiesz, że jak e, robię to, co robię i opowiadam, to moja społeczność już mnie zna. Usłyszałam głos i znam się już na tyle, że wiecie. Sufit mi powiedział no, tak. To. <grym> e, i, Ciężko jest nazwać ten głos, ale to może przez to, że ja opowiadam historię, to powiem Ci historię. Ja kiedyś, jak zaczęłam kręcić e, filmy, to odezwał się do mnie taki e, cudowny człowiek, Aleksander się nazywał, i on był bardziej tak z tego świata duchowego. Mówi, Pani, ma taki kontakt z Bogiem, słyszy: Ja mówię, proszę Pana, ja w ogóle w takie rzeczy nie wierzę. A ja wtedy jeszcze byłam bardzo taka. W ogóle proszę takimi słowami do mnie nie operować, i to i tamto. No, ale ja widzę, ja czuję to w Pani filmach i coś tam, i coś tam. Jak to u Pani wygląda? Ja wie. No, no, po prostu tworzę przestrzeń, nauczyłam się iść na spacery, wtedy nauczyłam się odpoczywać, i po prostu do mnie przychodzą myśli. To są moje myśli, to nie to, że jakiś głos o mnie mówi, to są moje własne myśli. Natomiast poczucie jest, jakby one nie były moje. Takie właśnie, to jest ten powrót do siebie, często będzie takim zaskoczeniem, że będziemy częściej, z te, te myśli, które tak bardzo bierzemy za swoje, to są myśli bardzo nawykowe, mm -hmm. które po prostu utorowały drogę neuronową tak. w naszym mózgu, a te idee takie po prostu z tych trzewi, z tej intuicji, z tej duszy, to one czasem masz takie, ojejku, ja bym, na, no ja bym na to nie wpadła, albo ja bym się na to nie odważyła. Mm -hmm że często my sami, ci, ci u tej podstawy, tej prawdziwej naturze, która gdzieś tak została tym życiem zmącona, będziemy siebie zaskakiwać w tej drodze, będziemy mm -hmm. bardziej odważni niż nasze myśli nawokowe. I ja mówię, i to są takie moje, po prostu moje myśli i tak ja, ja to słyszę i albo, albo się słucham, albo nie, albo idę na fikary, A I on taki rozczarowany ma taką minę ja mówię, ale nie wiem Aleksander, co ty myślałeś, że po prostu ja siadam w pokoju, zasłaniam zasłony, palę świecę, kadzidła i po prostu tch, światło wpada, po prostu Bóg wpada w odwiedzienia, tch, światło wpada, Dusza wpada w odwiedziny i sobie dyskutujemy, o czym będzie mój kolejny film. On tak mówi. No. Ja mówię, Ja wiem, że pewnie o niektórych to może i tak wygląda. znaczy nie wiem, ale słyszałem, tak jestuje. Ale u mnie to tak nie wygląda. To jest po prostu to są tak. moje własne myśli, które często masz takie poczucie. O jejku, to, to to jest trochę tak, jakby zapytać artystę, co maluje obraz. Jakby skąd on tą wizję dostał. Hmm. Ja pamiętam właśnie jak z Kasią Nosowską rozmawiałam się, pytałam co do niej pierwsze przychodzi, czy słowa, czy melodia. I ona mówiła melodia. No i, no i jak wytłumaczyć skąd ta melodia hmm. idzie. Jakby tak. my mamy ten dostęp do siebie. Ja, ja lubię używać słowa dusza. Ja lubię mówić, moja dusza ma na imię Majka, przyszła się przedstawiła, chodź ci powiem jaka jesteś naprawdę, <laughs> jaka nie jesteś. I znowu, ja już jestem, do, ale jakiś miał alergię na te słowa, się też go bałam. Hmm bo ono miała taką stygmę, ale ja bardzo lubię właśnie dla takich ludzi, którzy może nie do końca wiedzą o co chodzi, trochę może sceptycznie, ale my wszyscy mamy w sobie taką nawigację, tylko przez to, że życie jest wymagające i jesteśmy jeszcze posplątywani różnymi schematami i wymogami, to my może nie zatrzymujemy się do tego tak często i nie słyszymy tego tak mocno, jak jakby się dało, jak, jak to jest możliwe. Ale każdy z nas ma takie poczucie, że coś zrobią w zgodzie ze sobą albo wbrew sobie. Mm -hmm. Często my to mamy poczucie dopiero po tym, jak coś się wydarzyło, i mówimy, a wiedziałam, kwasz, mam mm -hmm. tego nie robić, jakby. I ta umiejętność słuchania tego głosu, żeby usłyszeć go przed, i poczuć, i, i uwierzyć, i jeszcze zrobić to, co ta, co ta czutka nam mówi. To jest, niesamowite, to jest niesamowite narzędzie. My mamy dostęp do tego. Jak każdy z nas to, no możemy to marchewką nazywać, to, jak każdy z nas to nazwie, aby mu było wygodniej. Ja lubię nazywać to prawdziwą naturą, bo ja jak się bałam tego słowa dusza i mówię, Boże, co to jest, jak to nazwać, jak to znormalizować, bo mi umysł nie, po prostu się bał tak. o tym mówić. Ja wtedy, to jest historia, która jest ze mną już lat wiele. Moja siostra ma dwie córeczki, ale wtedy miała jedną i Oliwia miała pięć lat i była taką gadułą. Mówisz. I moja siostra, któregoś dnia wraca z pracy i mówi do niej. Poliszako ty tyle lekatasz? A ona stanęła, miała pięć lat, stanęła, tak mówi mamo, bo taka jest moja prawdziwa natura. Jesteś pod wrażeniem. No oh i, i ja mówię, okej, okay, prawdziwa natura, to, to jest to. I ja wtedy, słuchając tego, ja nie wiedziałam, jaka jest moja prawdziwa natura. Mm. Wiesz, ja byłam osobą, ja miałam podobne doświadczenia też w szkole, jak ty e, mm -hmm. opowiadałaś. Ja byłam osobą skrytą, zamkniętą, z której się śmiano, wyzywano, kamieniami na podwórku tak. rzucano. E, I ja, ja w ogóle nigdy bym nie pomyślała, że ja będę siedziała i mówiła do tysięcy ludzi, tak jak mm -hmm. i ty, prawda? I to i to jest moja jakaś taka prawdziwa natura, którą uh -huh. ja wciąż odkrywam, uh -huh. ale ja w ogóle, jakbyś mnie zapytała i pewnie siebie też, tak. ileś lat temu, e, właśnie, czy jesteśmy gadułami, to byś bym powiedziała, że raczej nie, <laughs> że raczej my właśnie schowałyśmy się gdzieś tam w kącie. Tak. Więc e, ja lubię to słowo powrót do prawdziwej natury, mm. i to jest, i czasami to przyjdzie właśnie jako odczucie, e, zrobić, nie zrobić, czasami to przyjdzie dosłownie jako myśli. I, I to jest naprawdę prawdziwa rzecz. My, to, my jako dzieci mieliśmy z tym kontakt uh -huh. i nie byliśmy tak z tym rozdzieleni jak teraz czasami, że tak. mamy te dwa głosy w głowie. Jedna część nas chce zrobić jedną rzecz, a druga drugą. Bo my jako dzieci jak chcieliśmy stać, to wstawaliśmy, chcieliśmy śmiać się, płakać, to byliśmy w ogromnym połączeniu. Ale życie trochę nas tak rozproszyło. Ja często mówię, że powrót do tego głosu, do tego odczucia... To jest trochę tak, jakbyś miała wejść na dyskotekę Techno i jest tam duży hałas i w ogóle pracowałam na dyskotece Techno, więc coś miał, to wiem. I jako barmanka po prostu to ty musisz e, bardzo się e, zamknąć na ten dźwięk z zewnątrz, tak. żeby usłyszeć, co ta osoba po drugiej stronie baru mm. chce zamówić. I to jest trochę, to tak, jest trochę tak, tak, jak tak, my chcemy. Super porównanie. No. Tak. Ale on tam jest. Nie, to, to nie są jakieś duchy i światła wpadające, przynajmniej u mnie generalnie <laughs> no, tak. do pokoju. Pięknie. To przytaczając ostatnie pytanie, które gdzieś tam wcześniej nawiązałaś do niego w wywiadzie z Gambii, które też lubię zadawać właśnie, czy, czy jest coś, czym chciałabyś się podzielić, o co cię nie zapytałam? Chyba nie, bo naprawdę to była tak dobra rozmowa i o wszystko mnie zapytałaś. Chyba tylko takie po prostu przypomnienie i podsumowanie takiego, że, że tak wiele zmienia... Zrozumienie, że to jest podróż do ostatniego oddechu. Mm. Że, że my nie musimy siebie naprawiać, bo nie jesteśmy popsuci, ale tu jest wiele do naprawienia, bo mm -hmm. jesteśmy na planecie Ziemia i życie nam się przydarzyło. Jest taka metafora, która ze mną podróżuje od jakiegoś czasu, że nasionko drzewa ma w sobie wszystkie informacje o tym, jak być pięknym drzewem. Ma wszystko. W tym małym nasionku jest cały dąb. Natomiast wsadzone w ziemię, jedno nasionko wyrośnie do tego pięknego dębu, a inne nie. I to nie jego wina, tylko czasami to jest to, że było posadzone w nierzyznej glebie mm. albo warunki klimatyczne dookoła były niesprzyjające. My, wszystkie pokolenia tu, na tej planecie, byliśmy naprawdę posadzeni w nierzyznych glebach i warunki mm. klimatyczne też nie były za, za dobre. I po prostu nie, nie zawsze jesteśmy w w gotowości, w pełni i w warunkach, by rozkwitać do tego potencjału. Natomiast ta, ten potencjał bycia pełnią jest w każdym z nas. W każdym z nas od pierwszego oddechu jesteśmy tym nasionkiem, który ma w sobie te informacje. Ten powrót do siebie i słuchanie siebie pomaga nam rozkwitać do, tego, do tej pełni, do tego potencjału, który w nas jest. I zupełnie inaczej. Jeszcze żadne drzewo nie rozkwitło bardziej. Nie wyszło zwiędnięcia i usychania. Poprzez to, że ktoś do niego podchodził i je kopał. I je opluwał. I nim gardził. I stał z zegarkiem, mówił do jutra. I żeby mi to było ostatni raz. Że, to jest, że ta podróż to jest pielęgnowanie, a nie naprawianie. My nie jesteśmy popsuci. Ale tu wiele jest popsute na tej planecie. I my wracając do swojej sprawczości... Biorąc odpowiedzialność za swoje życie z czułością do siebie w miłości, mamy tu naprawdę duże pole do popisu i możemy wiele zrobić, jak tylko zdecydujemy, że chcemy inaczej, hmm. i się do tego stawimy i będziemy fucking unstoppable. Yes. Pięknie, kochana. Myślę, że jak tutaj nas społeczność słucha, to myślę, że mają mnóstwo notatek i takich zdań, które gdzieś tam z nimi zostaną. Także dajcie znać też, co jest taką rzeczą, taką metaforą, zdaniem, być może słowem, które też z wami zostaje po tym wywiadzie. Jak macie też jakieś pytania, to szczególnie jeśli oglądacie na YouTubie, to koniecznie dajcie nam znać. To już teraz tak naprawdę ostatnie pytanie. Jeśli ktoś bardzo mocno ciebie poczuł i chciałby być na bieżąco z twoją pracą, to gdzie możecie znaleźć? Wszędzie. Nie, Wszędzie. Zresztą, nie na TikToku, nie jestem jeszcze. Na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie Ewelina Stępnicka. Na stronie, ale moja strona to jest taka, bo ona jest po prostu, tam no tak. nic nie ma. Zapraszam, kochani. Super. Dziękuję, kochana, z całego serca za wszystkie piękne historie, metafory, słowa. Ja myślę, że sama będę wracała do tej rozmowy. I ja też dziękuję. Dziękuję, dziękuję. dziękuję za zaproszenie, dziękuję za zaufanie, dziękuję za to, co robisz i dziękuję za to, jak to robisz, mm. że pokazujesz takie kawałki siebie, które nie są łatwe do pokazania. Mm. Dziękuję, kochana. Dziękuję.